Siema, z tej strony Michael, zapraszam Was na czwartą rundę sezonu 9 Film Speedway Grand Prix 15. Tak prezentuje się klasyfikacja mistrzostw przed tymi zawodami. Po trzech rundach prowadzimy nad Leonem Macenem z przewagą 10 punktów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po tym turnieju. Czy uda nam się znowu powiększyć przewagę, czy jednak rywale trochę do nas odrobią. O tym się za moment przekonamy i przejdźmy już do zawodów. Bieg pierwszy wygrywa Jason Doyle. W biegu drugim zwycięzcą został Mikkel Mikkelsen. W biegu trzecim 3 punkty zdobywa Leon Madsen. I teraz bieg czwarty, który będzie naszym pierwszym startem w tych zawodach. Będziemy jechać z pola pierwszego w kasku czerwonym. Taśma w górę, w miarę równy start i no, zjechałem z toru. Ale uznajmy, że łańcuch mi pękł. Powiedzmy, że to był defekt, tak, pękł mi łańcuch. Niestety pace Maldika, defekt na samym starcie, na właściwie po wyjeździe ze startu, pęknięty łańcuch. I już Polaka nie oglądamy w tym biegu. Ale mamy jeszcze jednego Polaka, Macieja Janowskiego, który niestety jedzie teraz na trzeciej pozycji i nie wygląda na to, żeby zbliżał się do rywali, którzy walczą o pierwszą pozycję. Max Frick właśnie wyprzedza Dana Buelleya, a i teraz tak ładnie go zblokował. Buelley nie miał szans tam zrobić tych nożyc, skontrować. Frick rozpoczyna ostatnie okrążenie, tuż za sobą ma Dana Buelleya, chociaż teraz jakby Janowski był bliżej Buelleya niż Buelley Fricka. Za moment ostatni łuk, Max Frick ten bieg wygra, Dan Buelley będzie drugi, chociaż jeszcze Maciej Janowski się napędza po szerokiej, ale nie da rady Polak. Także Frick wygrywa drugi, Buelley trzeci, Janowski z Marzik niestety nie miał dane tego biegu ukończyć. Bieg siódmy, z pola pierwszego Leon Madsen, z drugiego Bartosz Marzik, z trzeciego Patryk Dudek i spod bandy w kasku żółtym Emil Sajfudinow. Ruszyli, bardzo dobra reakcja z Marznika, ale w miarę równo dojeżdżają do pierwszego łuku. Zmarznik wyrzucony na szeroką przez Leona Madsena skorzysta na tym Dudek, który jest drugi. Zamyka stawkę Emil Sajfudinow. Jest bardzo ciasno między zawodnikami, cały czas na prowadzeniu Madsen, ale pod lewy łokieć jego wchodzi teraz Patryk Dudek. Sajfudinow pod Zmarznika, Zmarznik się broni. Dudek objął prowadzenie, ależ to jest ciasno, ależ kocioł. Zmarznik między dwóch, między Sajfudinowa i Madsena. I mamy dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Dudek prowadzi, drugi Zmarznik, trzeci Sajfudinow, Leon Madsen jest już ostatni, a prowadził przecież w tym biegu. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Patryk Dudek cały czas na czele, chociaż Zmarznik jakby zbliżał się do niego. Będzie atak chyba Zmarznika, tutaj jeszcze nie. Zmarznik znów na szeroką. Będą nożyce Zmarznika i kto? Zmarznik wyprzedza Dudka na samej kresce. Ale świetna walka Polaków, trzeci Sajfudinow, ostatni w tym biegu był Leon Madsen. Dziesiąta gonitwa dzisiejszego wieczoru z pola pierwszego, zawodnik gospodarzy Ty Wuffinden w kasku niebieskim na drugim polu startowym Jack Holder. W kasku białym Bartosz Marzik i w kasku żółtym Jason Doyle. Zmarzik trochę zostaje na starcie, lepszy start trójki rywali. Zmarzik już na szeroką,
i już jest przed Tymeów Indianem. Prowadzi Jack Holder, drugi Jason Doyle, a więc dwójka Australijczyków na dwóch pierwszych lokatach. Skończyliśmy już pierwsze okrążenie. Ogromna przewaga Jacka Holdera. On jest chyba już nie do złapania w tym biegu. Natomiast Zmarzlik próbuje doszlusować do Jasona Doyle'a i przypuścić jakiś atak. No próbuje Zmarzlik. Jest bardzo blisko Jasona Doyle'a. Jack Holder teraz tak dosyć szeroko i wydaje się, że traci tą przewagę. Jason Doyle i Barto Zmarzlik się do niego zbliżyli. Zmarzlik atak pod Doyle'a po wewnętrznej wyprzedza Australijczyka, mistrza świata z 2017 roku. No i Zmarzlik będzie drugi, ten bieg wygrywa Jack Holder, trzeci Doyle, bez punktów Tymeów Indian. Przed nami bieg 16, kończący czwartą serię startów i w tym biegu na pierwszym polu startowym mamy Andersa Thomsena, na drugim Roberta Lamberta w kasku białym, na trzecim polu startowym Artem Aguta i spod bandy w kasku żółtym Bartosz Zmarzlik. Taśma w górę ruszy i bardzo dobry start Lamberta, ale to Anders Thomsen przy tym krawężniku wychodzi z pierwszego łuku na prowadzeniu. Drugi Artem Aguta no, nie wykorzystał do końca Robert Lambert tego dobrego startu. I jeszcze teraz Bartosz Zmarzlik próbuje wyprzedzić Brytyjczyka. Jeszcze nie dał rady, chociaż teraz już powinien ostro tam Zmarzlik na centymetry przed przednim kołem Lamberta. A teraz na centymetry Zmarzlik po szerokiej. Mija tylnie koło Artioma Aguty. Anders Thomsen cały czas na prowadzeniu, a Zmarzlik właśnie wyprzedza Artioma Agutę. I za moment będziemy rozpoczynać ostatnie okrążenie. Anders Thomsen cały czas na prowadzeniu, Zmarzlik dobrze napędzony. Trzeci Aguta zamyka stawkę Lambert, a i tutaj Thomsen jakby wyczuł intencję Zmarzlika i zblokował go ładnie. Łaguta jeszcze przed Zmarzlika i zblokował Polaka. Zmarzlik tylko z jednym punktem, a była szansa na trójkę. Artem Aguta zdobył dwa punkty, Anders Thomsen wygrał ten bieg. Drugi bieg z rzędu Bartka Zmarzlika, ale tym razem jedzie po przerwie oczywiście porównaniu. W kasku czerwonym Lindgren, w niebieskim Mikkelsen, w białym Zmarzlik i spod bandy w kasku żółtym Martin Waculik. Dobra reakcja z Marznika i równo z Mikkelsenem wjeżdżamy w pierwszy łuk, ale za szeroko Bartek, no jest to porównaniu. Waculik zostaje na ostatniej pozycji, trzeci z Marznik, drugi Fredrik Lindgren, Mikkelsen już z bardzo dużą przewagą, jak na jedno okrążenie, ale z Marznik teraz poradził sobie ze Szwedem, wyprzedza Fast Frediego i teraz zobaczymy, czy będzie w stanie zbliżyć się chociaż do Mikkela Mikkelsena. Ma na to jeszcze dwa okrążenia, tymczasem Waculik atakuje Lindgrena i skutecznie, bo wyprzedza Słowak. Szweda jedzie po jeden punkt, tymczasem Zmarzlik już siedzi na ogonie Mikkela Mikkelsena, Lindgren wraca na tą trzecią pozycję. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie, Zmarzlik, ależ niespodziewany atak, no chyba nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak szybko. No i Zmarzlik jedzie po trójkę, Mikkel Mikkelsen będzie miał dwójkę, Martin Waculik z jednym punktem, bez punktów Fredrik Lindgren. No trochę mogliśmy drżeć o to, czy Bartosz Zmarzlik zdoła awansować do półfinałów. Po czterech biegach miał 6 punktów. Na szczęście udało mu się wygrać. Ma 9 punktów, co powinno mu ten awans do półfinałów dać. Tak samo jak Patrykowi Dudkowi i Maciejowi Janowskiemu. Wszyscy nasi trzej reprezentanci Polski na swoim koncie 9 punktów i wszyscy awansują do półfinałów. Zajmują 6, 7 i 8 miejsce. Można powiedzieć, że na styk. No i w pierwszym półfinale już ujrzymy dwóch, właśnie będzie to Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Bartek wybrał kask niebieski, Patryk Dudek, no został mu tylko kask biały, a ich rywalami będą w kasku czerwonym Mikkel Mikkelsen i w kasku żółtym Jack Holder.
poszli, równy start całej czwórki, Mikkel Mikkelsen przy krawężniku z tego pierwszego pola. Na prowadzeniu Zmarzlik wjeżdża drugi, trzeci, Patryk Dudek zamyka stawkę Jack Holdera, Zmarzlika tak by trochę pociągnęło na tym wejściu i pojechał trochę prosto, z czego skorzystał Patryk Dudek i to Patryk jedzie teraz po finał, Mikkel Mikkelsen z dużą przewagą. Zmarzlik będzie starał się wyprzedzić swojego kolegę z reprezentacji, jest już naprawdę blisko, Jack Holder chyba bez kontaktu w tym biegu, ale Mikkelsen teraz za szeroko i ostre wejście Patryka Dudka. Wyprzedza Duńczyka i robi to samo Bartosz Zmarzlik, równie agresywny atak i dwóch Polaków jedzie po finał, no tego się chyba nie spodziewaliśmy po pierwszym okrążeniu. A i Zmarzlik teraz ma kłopoty, prawie wpadł na Patryka Dudka, na szczęście to się nie wydarzyło. No i Patryk Dudek wygrywa pierwszy po finał, drugi Bartosz Zmarzlik, a więc mamy dwóch reprezentantów w finale. Mikkel Mikkelsen i Jack Holder kończą te zawody na półfinale. Z półfinału drugiego awansują Jason Dolin, Maciej Janowski, a więc trójka reprezentantów Polski w finale. Mimo że po fazie zasadniczej nie wyglądało to aż tak dobrze, mieli szóste, siódme, ósme miejsce, a teraz powalczą o zwycięstwo trójka Polaków. Kto wie, może całe polskie podium, na pewno byłoby to wielkie wydarzenie. No i przejdźmy już do finału. Z pola pierwszego Zmarzlik, z drugiego Jason Dolin, z trzeciego Patryk Dudek i spod bandy Maciej Janowski. Wielki finał, czas zacząć, taśma w górę, dobra reakcja Doyla, ale Zmarzlik, najlepszy dojazd do tego pierwszego łuku i to Polak wyjeżdża na prowadzeniu z pierwszego łuku, ale Doyle teraz pod jego lewy łokieć i Jason Doyle obejmuje prowadzenie, Jason Doyle na prowadzeniu za nim, trójka Polaków, no nie tak chcieliśmy, żeby to wyglądało, ale Zmarzlik na pewno jeszcze jest w stanie coś tutaj zdziałać. Zmarzlik po Doyla jest znowu na prowadzeniu, dwa okrążenia do końca. Doyle jeszcze się nie będzie poddawał, Zmarzlik szeroko, Dudek przy krawężniku, dwie pozycje na raz i to on teraz prowadzi Doyla, ależ teraz wywiózł Zmarzlika, ogromne tarapaty Bartka, Maciej Janowski jeszcze go wyprzedza, Dudek po zwycięstwo, drugi Doyle, trzeci już Zmarzlik wyprzedza Janowskiego, ależ będzie wściekły Zmarzlik po tym ataku Doyla. Ale najważniejsze jest to, że wygrywa Patryk Dudek zwycięzcą Grand Prix w Cardiff, drugi Jason Doyle, trzeci Bartosz Zmarzlik, a więc mamy dwójkę naszych reprezentantów na podium. Niepocieszony Bartosz Zmarzlik podjeżdża tam do Jasona Doyle'a, ma jakieś pretensje, ale to się nazywa żużel, ostra rywalizacja. No i tak prezentują się wyniki tych zawodów. No i tak wygląda teraz klasyfikacja Mistrzostw Świata. Mimo że te zawody momentami były dosyć ciężkie dla nas, wcale nie byliśmy pewni awansu do półfinałów, no to udało się powiększyć przewagę nad Leonem Madsenem o 1 punkt. Teraz mamy 11 punktów przewagi. Za Madsenem jest tam no, bardzo ciasno. Trochę nam się tutaj przetasowało w stawce. Ciekawe zawody były. A my no, powiększamy tą przewagę cały czas. Po 4 rundach 11 punktów to jest naprawdę dużo. Także oby tak dalej, chociaż też no, może być trochę nudno jak tak będzie, ale no zobaczymy, czy w następnej rundzie nie odrobią do nas rywale. Tymczasem w tym odcinku to byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!